Księgobójca to książka o kłamstwach, o sekretach i przemilczeniach takich na całe życie. Główny bohater mojej powieści, księgarz Wiktor Krzesim, ma maleńką księgarenkę w centrum Amsterdamu. Z okien księgarni wszystko widać. Grupa podglądanych przez Wiktora przyjaciół, niebanalnych 60-latków, którzy postanowili zamieszkać razem w centrum Amsterdamu, ma coś do ukrycia. Czy w czterech ścianach wąskiego amsterdamskiego domu można ukryć prawdę o zbrodni? Szyba księgarni, tak jak weneckie lustro, zaciera ślad pomiędzy tym, kto jest podejrzanym, a kto ofiarą. Imię sprawcy tak naprawdę jest ukryte w tekście. To jest powieść z kluczem. Wnikliwy czytelnik może się pobawić w ten sposób, że kartkując powieść, odszyfruje imię sprawcy i będzie wiedział, kto to zrobił. Zachęcam wszystkich do przeczytania Księgobójcy. Mam nadzieję, że znajdziecie w tej książce humor, intrygę, napięcie, no i oczywiście klucz do rozwiązania zagadki.